Cześć, witam wszystkich w nowym filmie i dzisiaj będzie to trochę inny film, bo po pierwsze powiem wam, że jeśli światło w tym filmie wydaje wam się, w tym intro wydaje wam się trochę dziwne, to dlatego, że jest, słońce jest już dosyć nisko i jest takie daje dziwny cień, mam wrażenie, ale nie przejmujcie się, bo to będzie tylko intro, a film będzie w trochę innej formie, mianowicie będzie to film typu foodbook. Czyli pokażę wam, co jem w ciągu dnia, taki mój przykładowy jadłospis i na początku powiem wam, że oczywiście nie jestem ekspertem, nie jestem dietetykiem, absolutnie. I to jest to, co ja jem, to co mi odpowiada i to są posiłki, które jak dla mnie są w miarę zdrowe i staram się utrzymywać tą dietę tak, żeby była w miarę zbilansowana, więc to działa dla mnie, to mi smakuje i ja tak jem, więc tutaj bez żadnych zbędnych komentarzy, także jeśli jesteście zainteresowane tym, co jem w ciągu jednego dnia, to zapraszam do oglądania. Okej, więc zaczynamy od śniadania i tak jak bardzo lubię słodkie śniadanie, to od czasu do czasu mam ochotę na takie bardziej słone śniadanie i właśnie tutaj przygotuję sobie omlet z pieczarkami, szynką i odrobiną sera. I jak mam być szczera, to przeważnie staram się nie jeść w ogóle żółtego sera, ale pozwalam sobie od czasu do czasu, bo kiedyś bardzo lubiłam i nadal bardzo go lubię, tylko po prostu wiem, że nie jest zbyt dobry dla mnie. I na początek będę miksować dwa jajka i trochę mleka. Dodam odrobinę mąki, ale nie zawsze dodaję. Czasami nawet robię omlet z samych jajek, czasami z jajek i z mleka. I rzadko dodaję mąkę, ale od czasu do czasu, żeby trochę bardziej go zagęścić, to dodam trochę mąki oraz przyprawy. Tutaj dodałam słodką paprykę i trochę pieprzu, aby dodać smaku. I na odrobinie oliwy podsmażam pieczarki na początku, po czym dodaję szynkę i również ją podsmażam. Dalej niechcąco nie wcisnęłam przycisku nagrywania, kiedy wylewałam naszą masę, to znaczy to ciasto na składniki, ale właśnie wylewam je i przykrywam. I następnie, kiedy już wszystko się zetnie, przekręcam mój omlet na drugą stronę i posypuję odrobiną sera. Tak jak mówię, czasami przeważnie, znaczy w ogóle nie daję sera, ale tutaj takie miałam wypasione śniadanie z żółtym serem. Generalnie jeśli chodzi o składniki, to za każdym razem dodaję inne, czasami dodaję więcej warzyw, czasami nie dodaję w ogóle mięsa, zależy od okazji. No i kiedy ser się rozpuści, wykładam omlet i robię sobie do tego herbatę i tutaj w tym przypadku była to herbata na detoks, ale powiem wam, że nie piję jej codziennie tak jak tam jest napisane, tylko od czasu do czasu, bo nie chcę się odwodnić, ale w każdym razie tak wyglądało moje pierwsze śniadanie. No i skoro pierwsze śniadanie było na słono, to drugie będzie na słodko i zrobię sobie smoothie bowl jagodowe z dodatkami, jak widzicie. I to jest jedno z moich ulubionych smoothie bowl, chociaż tutaj przygotowałam je na bazie niemrożonego banana, ale jeśli chcecie gęstszą konsystencję i teraz już zazwyczaj tak robię, to zróbcie sobie je z mrożonego banana i ogólnie z mrożonych owoców, to wtedy konsystencja będzie taka fajna, gęsta jak lody. W każdym razie tutaj zrobiłam właśnie to z normalnego, niemrożonego banana, dodałam mrożone jagody i jogurt grecki z jagodami. Teraz staram się, jak mam być szczera, dodawać po prostu zwyczajne, naturalne jogurty, bo są one trochę zdrowsze i dodaję płatki owsiane oraz ziarenka chia, żeby po prostu dodać mojej smoothie bowl trochę protein i zdrowych składników. Wszystko miksuję razem, powiem wam, że czasami jak dodam mrożone owoce, to ciężko się to miksuje, więc muszę czasem dodać trochę wody, ale tutaj nie było problemu. Przelewam sobie do miski i ozdabiam, powiedzmy, dodaję składniki, jakie mi odpowiadają. W tym przypadku był to kokos i to znaczy wirki kokosowe i granola, ale czasem dodaję też jakieś owoce albo orzechy, zależy od tego, na co mam akurat ochotę. Więc tak wygląda moje drugie śniadanie, przepyszne. Uwielbiam smoothie bowl, bardzo wam polecam. I przechodzimy do trzeciego posiłku mojego dnia, czyli do obiadu. I tutaj przygotowałam na początku marynatę, której wam nie pokazałam. W każdym razie zmieszałam oliwę z oliwek, kilka łyżek oliwy z oliwek z sokiem z połowy limonki. Dodałam tam czosnek i ostrą papryczkę. Zapomniałam powiedzieć, że dodałam jeszcze dwie łyżki miodu. I
taka, była właśnie marynata do kurczaka i do warzyw. Zamarynowałam sobie kurczaka porządnie w tej marynacie, dodałam też trochę przyprawy do kurczaka. Następnie upiekłam sobie właśnie pokrojonego w kawałki kurczaka w około 200 stopniach i piekłam go około pół godziny. Następnie pokroiłam sobie paprykę czerwoną, zieloną, szparagi i pieczarki. Następnie warzywa podpiekłam około 15 minut w tej samej temperaturze i zawsze wszystko sprawdzam, czy jest gotowe, więc tak też zrobiłam w tym wypadku. I do tego zrobiłam sobie pół woreczka brązowego ryżu. Z uwagi na to, że na podwieczorek przyszła pora po treningu, to przygotowałam sobie napój białkowy z firmy Natural Mojo w smaku Fit Vanilla. I ja tutaj, tam mam podane, żeby dodać samo mleko, ale ja dodaję połowę tej miarki mleka i połowę wody, czyli pół szklanki mleka, pół szklanki wody. Następnie sypię 5 miarek proszku, bo tyle jest zalecane, mieszam i... tyle, cała filozofia, więc wypiłam sobie to na mój podwieczorek. No i ostatni, piąty posiłek dnia to sałata, ostatnio moja ulubiona, uwielbiam naprawdę i to jest raczej... samowystarczające i nie ma tutaj co tłumaczyć. Po prostu dodałam miks sałat, mój ulubiony z Sainsbury'ego Italian Salad z papryką, z musztardą i z kukurydzą. Czasami dodaję też inne składniki, zależy co akurat mam w domu. Mieszam wszystko i po prostu to jest najlepsze, co może być. Uwielbiam. W ogóle ta sałata jest przepyszna, więc bardzo Wam polecam. To było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Jeśli Wam się podobał, to dajcie kciuk do góry. I jeśli chcecie więcej foodbooków, abym nagrywała co jakiś czas właśnie taki przykładowy jadłospis tego, co zjadłam w trakcie danego dnia, to dajcie znać w komentarzach koniecznie i wypowiedzcie się, co Wy zdrowego, fajnego jecie na co dzień i jak planujecie może swoje posiłki. Jestem ciekawa i sama teraz pracuję nad tym, także chętnie poczytam i popiszę z Wami w komentarzach, także dajcie kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał, jeśli nie subskrybujecie jeszcze i wpadajcie na mój Instagram, bo tam zaczęłam też trochę wrzucać zdjęć posiłków, czasami wrzucam coś na Instastory, także zaglądajcie koniecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa pa!